Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Hardcore ze znakiem zapytania w tle. Tak, dzisiaj przekonamy się, co jest kurna w tym Lucky Bloku, bo już mnie też ciekawość zżera. Ja sobie czekam tylko parę minut, wy musieliście czekać parę dni, ale to tam szczegół. Uwaga! Ale shit. No dobra, kurde. Dobra, ale jeszcze jest drugi. Spokojnie, gdzie jeszcze jest drugi. Czy ogólnie, jakbym nie miał enchanting table, no to bym się cieszył, nie? No bo kurde, czemu się nie cieszy? No enchanting table, nie obsidian, diament, te sprawy tam. God damn it. Przynajmniej jest plus jeden taki, że jestem na pewno na terenie, gdzie mnie nie było, bo żadnego lucky bloka nie zostawiałem, że tak powiem, na później. Tak więc widzę, że mi się coś tam ogólnie generuje i tak dalej, więc zobaczymy, co będzie tutaj. Please, diaksy! Zenchantowany łuk. Ja pierdyle! O kurna! Oh fucking hell! Czajcie to? Czajcie to? What the fuck? Unbreaking 3 power 5 punch 2 flame 1 infinity 1 fucking hell! Ale świetny łuk! Dosłownie to chyba nie wiem czy przypadkiem nie identyczny tak jak mieliśmy w poprzednim sezonie Minecraft Hardcore. Lucky Bow. Jeszcze ma taką fajną nazwę. To jest szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy. O ja pierniczę. O się cieszę! Wystarczy, że będę miał jedną strzał i będę ją nieskończoność. Za tego Lucky Łuka. Łebka w górę. Dobra, słuchajcie. Naprawdę jestem szczęśliwy, że takie coś mi wypadło. Jest to chyba jedna z najbardziej szczęśliwych lucky bloków, jakie w ogóle spotkałem. Nie spodziewałem się, że aż tak fajna rzecz może z niego wypaść. Bo to, że tam łuk, to spoko, to bym wiedział, ale że zenchantowany i jeszcze tak w pizdu. Nie, no masakra. Zarąbiście. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej w takim razie. Domek mniej więcej mamy w sumie w tamtą stronę, więc tak jakby się zbliżamy do tego domku, ale jednak byliśmy tutaj, czy jest dalej, w sumie jesteśmy na terenie, gdzie nie byliśmy po prostu wcześniej. Tak więc, nie wiem dlaczego w ogóle zawsze, za każdym razem mówię, że tak powiem, w liczbie mnogiej, tak, że mnogiej, że byliśmy, zrobiliśmy, kiedy to ja robię, a wy patrzycie, no ale jakoś tak zawsze człowiek mówi, takie, no to idziemy, no to widzieliśmy, pokonaliśmy, nie, i takie tam, tak jakoś po prostu z przyzwyczajenia już człowiek tak mówi. Ale fajnie, ale, nie wiem, no żółto, kurna, lucky bow, motherfucker. Tam coś mamy śniegowego. Śniegowego, kurna. Dobra, jakaś tam góra. W sumie niby zbliżam się. Nie, tam, w tamtą stronę jest domek, ja idę gdzieś tam, dobra. Czyli tak jakby się nie zbliżam do domku, no to może nawet lepiej. Miała być przygoda, jest przygoda, pięknie, ładnie. Przydałoby mi się tylko, żeby mieć jakąś jedną strzałę, bo Unbreaking 3, no kurna, przecież mi ten łuk starczy do końca serii. Tamten łuk poprzedni, nie wiem czy pamiętacie, który sobie zenchantowałem, coś naprawdę namęczyłem, żeby go tak zenchantować porządnie. Poświęciłem tyle tam czasu na kopanie kwarcu i takie tam. Kto ogląda poprzednią serię, to ten wie o co chodzi. To ten łuk do końca serii, nawet nie wiem czy do połowy, nie pamiętam czy do połowy się zużył, także no, powiem wam. Z takim łukiem, z taką zbroją, jeszcze tylko by trzeba było ją zenchantować, z takim mieczem, no nie ma szans, że zginę, no nie ma ciula po prostu, znowu będę musiał skończyć serię normalnie, tak jak to robiłem, że tak powiem, w poprzednim sezonie, czyli po prostu sam kończę serię, bo tak, bo mi się znudziło. Ale fajnie, kurde, będę się jarał, cały odcinek teraz się będę jarał, mówię wam, jaram się totalnie tym
Jaram się totalnie. Pierwszy Lucky Block taki trochę gówniany, tak. No Enchanting Table, no dobra, już mam, no niech będzie, nie? O tu Lucky Ball, yeah! Pięknie, super. Super, naprawdę super. O Jezus Mario! Jeszcze taki zarąbisty dziur. Nie zauważyłem tej dziury, naprawdę, uwierzcie mi. Dobrze, że była mała dziura. Ale bym normalnie... Nie, ja bym się chyba... No zeszczałbym się ze śmiechu, gdybym na przykład zginął, spadając gdzieś w jakąś dziurę i bym nawet tego nie zauważył. To było przerąbane, naprawdę. Dobra, zastanawiam się, w którą stronę iść, bo nie widzę na powierzchni żadnego kanionu, czy chociażby jakiegoś fajnego wejścia do jaskini, który mógłby symbolizować to, iż coś fajnego tam będzie. W tamtą stronę może coś... Wow! Drugi raz. Jak trzeci raz spadnę, to już to może być śmierć, więc kurna, patrz pod nogi, idioto. Dobra. Tak do siebie tak mogę mówić. No. A dobra, nie ma nic. Drugi raz, w przeciągu chyba minuty dwóch. Masakra. Przez to, że jestem taki szczęśliwy, to jestem strasznie nieskupiony na tym, co robię. Tam mamy Unlucky Block. Idziemy go, kurna, zniszczyć. I może wyskoczy jakiś, kurna, monstrum, to sobie z nim powalczy. A tu jest jakaś jaskinia. Co my tu mamy? Okej, zejdę troszkę niżej jeszcze. Czyżby to była jakaś większa jaskinia? Coś tu jest. Jest jakiś kanion, okej. Okay. Znaczy kanion, coś takiego jak kanion. Może to jest kanion, a może to nie jest kanion, dobra. Żebym się nie pomylił, to nie będę mówił. I wykopiemy się na razie stąd. Jest już noc, tak więc zaraz znowu nas będą atakować wszystkie po prostu możliwe stworzenia, jakie tu są. Na przykład tak... Daj mi strzałę. Chciałem strzałę, Mendo! Fuck nie. Tu też jest Lucky Block. Ale jest bez tego, czyli nie wiem, czy jest jakiś szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, ale jest, dobra, to jest najważniejsze. Nie wiem. What of... Nie! Ja pier! Fuck, woda! Fuck! Nie! Nie. Dopiero zdobyłem taki zajebisty łuk. Fuck. A nie zrobiłem kopii. Nie dam wam nawet tego save'a przecież z łukiem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zrobiłem kopię. Fuck. Nie. Nie. No. Gdybym tylko dobiegł do wody. Fuck! No dobra, no co? Wychodzi na to, że... Kończymy sezon. No. Ej, no. Nie mogę nawet tego zaplanować. Ja pierniczę. O, fucking hell. Dzięki wam za oglądanie tej serii. Nie, no tyle, nie, kurwa, nie.
Pierdzielę to. Cześć.